Mateusz Kaniowski, razem ze mną Wielki Buś, siemano. Dobry. Jeszcze raz, dawno się nie widzieliśmy. Byłeś świadkiem okropnych scen dantejskich. Byłem świadkiem sam nie wiem czego, ty wiesz, bo tam się tyle działo, że kurde, naprawdę zmęczyło mnie to, jakbym rozwiązywał sudoku, nie? Powiem ci tak, najśmieszniejszym dla mnie fragmentem było to, jak Nathan Marcon rozwalił klatkę, dzięki czemu mógł ją widzowić. Ale wyglądał tak, taki szczekający York przy płocie, nie? I o furtka jest otwarta, nie? A jeszcze nie, wiesz, spodziewałem się, ale nie przewidziałem jeszcze brygi, kurwa, z tyłu, że jak na polowaniu, nie? Tu nagonka wypędziła, a tu myśliwy z kulą, nie? Kurde, no właśnie kilka razy dostał z kulą, ciekawe co z Nathanem teraz. No co, jest nieśmiertelny strzałem. Może zabili tylko jedno jego oblicze. Ale zobacz, co tu się dzieje. Nagle Nathan Marcon walczy z trzema potężnymi gośćmi, Labrygą, Szachtą i Załęckim. Załęcki wychodzi z krwią. To jest fenomen. Nie, jedyny ran. Czyli czekaj, bo kiedyś było tak, że solówki były do pierwszej krwi. Tak? I w tym momencie ty chcesz powiedzieć, ja tego nie powiem, ale może ty chcesz zasugerować. Kto wygrał? Nie wiem, kto wygrał. Ale, no nie wiem, no. Nie wiem, bo... Czekaj, trzech? Kto? Trzech na jednego. Trzech, kto był trzeci? Bo ja naprawdę mam... Szachta. Szachta. Ale Szachta na szczęście nie włączył się w drugą akcję. Zdążył mu pokazać, że nie, chociaż ty już nie rób tego, bo już ten dostał trzy razy kulą. No nie, dla mnie naprawdę... O, bardzo dziękuję, szefie, to jest profesjonalizm. Nie wypadałoby pisać na wywiadzie. No. Nie, pi, spoko. Jeszcze raz, no, bo naprawdę jestem pogubiony. Mówimy o tym, że Nathan walczył sam na trzech i to jeden z trzech skończył z krwią. No, nie wiem, czy ja mam się cieszyć, czy wiesz, czy później będzie mi to wyrzygiwane, że pokonałem gościa, którego pokonał Nathan. Nie wiem, no idę twoją drogą dedukcji, nie? Rozmawiałem tutaj, szczerze, z Denisem Załęckim, chwilę przed wywiadem z tobą i pytałem go o to samo, co ty go zapytałeś, tylko chciałem tak głębiej w to wejść. Dlaczego on nawet ze Szpilą cisnął mocniej, jak się pokłócili tam przez chwilę przed walką, natomiast wobec ciebie zawsze jest bardzo miło i grzecznie, a on mówi, no jak ja mam się nie śmiać, jak taki misiek siedzi i się uśmiecha do mnie, puszcza mi oczko. No co mam, jak mam to skomentować, no? No właśnie, jestem ciekawy, czy ty kupujesz tę argumentację, ponieważ mam wrażenie, że ty między wierszami pokazujesz Denisowi, że według ciebie on się ciebie boi. No co, no ustaliliśmy swoją hierarchię, nie? Wydaje mi się, że to jak w stadzie, no samiec alfa jest, to na każdy następny siedzi pokornie, nie? Więc... Czekaj, kto jest tym samcem, alfa, ty czy Deni? No nie musimy chyba tego już jakby bardziej nakreślać, więc kurde, szkoda, że nie obejrzałem tego trailera do końca, bo... No, grubasie. O kurde, grubasie, nie? No ale wiesz, sam to on, nie, że kurde, agresywny, nie? Wiesz, bo to było kręcone chwilę po tym, jak wyszedłem, tak? Gdzie chyba na którymś z paneli, nie? Ja też do końca nie. Ja akurat nie mam z tym nic wspólnego, więc nie wiem. No, więc na panelu siedzimy, tok, nie, w porządku gościa w ogóle do niego, a ja wychodzę, a on... wiesz, no muszę odrobić jeszcze tego trailera, bo nie wiem... On dopiero będzie dostępny w sieci na kanale Cloud. No, dlatego odrobimy go wspólnie, więc... No ale co mam ci powiedzieć? No tego, co się spodziewałem, jest dużo ochrony, to jestem, kurczę, spokojny. Znaczy nie, jest dużo ochrony, to jestem agresywny, albo mnie nie ma, to jestem agresywny, a wiesz, a siedzimy tu i nie, ja do ciebie nie mam. Nie? Ale poczekaj, bądźmy sprawiedliwi. W pewnym momencie Denis powiedział, o co, mam z tobą też jechać? Też mam gadać takie rzeczy? To jak chcesz, to mogę. I ty powiedziałeś wtedy, że się dostosujesz, coś takiego. No tak jak cały czas, nie? Czyli ale... zaproponował ci przejście. Ja, że, no... Chciał pójść z tobą w tango i nie chciałeś tańczyć z nim. No tak, no to dawaj. No i kurwa, idziesz, popuszczasz, kurwa. Nie no! Trzeciego panelu, kurwa, teraz. Jutro masz ważenie, natomiast prawda jest taka, że w końcu Denis się zirytował na te słowa i ci raz odpowiedział. No tak, no odpowiedział, no ale co, no, odpowiedział mi w ten sposób, że co on czy ma przeginać, no kurwa, wiesz, no. No ja nie jestem jeszcze takim chyba frikiem z krwi kości. Może do tego dojdziemy, wtedy będę bardziej rozrabiał. No bo nie ukrywajmy, Nathan skradł dzisiaj show 100%. No ale kurde, do tego stopnia, że nawet ciężko była już, była taka psychodela, że ciężko było zmienić temat, nie? Bo już próbowałem wdać się trochę w twoją rolę, wyprzedziłeś mnie, a naprawdę zbierałem się, żeby zagadać do Siwego, że jak się bawi, nie? I usłyszałem normalnie, jakbym słyszał swój głos z głowy, nie? Że ej Siwy, a jak się czujesz, nie? Jak się tego słucha. No. Nawet drugi raz gdzieś to zagadałem, to Siwy chyba
nawet się nie spodziewał, że ktoś do niego będzie mówił, nie? Że mówi, Siwy, halo, do ciebie, nie? No bo stary, to się ogląda mega ciekawie, że Denis z Denisem, którzy dopiero się chcieli pozabijać i mówili sobie najgorsze możliwe rzeczy, czekali na siebie pod bramą i tak dalej, największa spina, oni nagle gadali, jakby byli braćmi. Wspólny wróg jednoczy, nie? Ale że aż tak? To ja na przykład się nie spodziewałem, że aż takich zjednoczy Nathan. No, co mam ci powiedzieć? Pewnie gdybym, wiesz, też był gdzieś tam naznaczony tą klątwą, to pewnie też bym jakby bardziej radykalnie do tego podchodził. No, ale wiesz, no ja też staram się jakby w to gówno nie wtykać, nie? Bo no przynajmniej ten cały właśnie grad gówna mi mija, nie? Wiesz, no... Na razie mam Denisa, ten mi wystarczy, nie? Czy Nathan i jego zachowanie wobec chłopaków, specjalnie przedłużam zdanie, żeby się napił, bawi cię trochę w tym wszystkim, jak jedzie z chłopakami? Nie bawi mnie, nie wiesz, boli mnie trochę to i gdzieś walczę ze sobą, żeby faktycznie nie zwrócić mu uwagi, ale no tak jak mówię, no nie chciałbym już dołączyć do tej nagonki i mazać się tym gównem, no ale... No nie podoba mi się to wewnętrznie, wiesz, bo to jest fajnie, że pokazuje, że przeciwko tej kryminalnej stronie, w stronę sportu, no ale to ta jego prowokacyjna postawa nie idzie, wiesz, to nie jest nic dobrego, nie, więc wiesz, prowokowanie zagrożeń nie jest dobrym przykładem dla młodzieży, nie, bo to na zasadzie, wiesz, ktoś, jakiś dzieciak będzie stawał na pod rozpędzonym samochodem na autostradzie i wiesz, i liczył na zbawienie boskie i... Też uznajmy szczerze, że Nathan jest w tym wszystkim odważny. No kto normalny by rozwalił ściankę, wiedząc, że wpadnie w ciebie Denis Załęcki, okala cię Szachta z jednej strony, a z drugiej strony Denis Labryga z kulą w rękę. No to o tym mówię, że ta normalność się nie skończyła tym, że on będzie wybiegał na autostradę i liczył, że go nic nie przejedzie, nie? No tak wygląda ta jego normalność, no. To nie jest postawa godna naśladowania. Rozumiem, że tam przez chwilę slogan, który rzucił, jest fajny, no ale to jest raczej, wiesz, droga samobójcy, nie? No właśnie, i co ty sądzisz o tym jego pojedynku, paniu się, z Denisem bądź Denisem? Bo według wielu ludzi wszystko fajnie, śmiesznie, ale to się może skończyć tragedią. Wiesz, oglądałem Jackassów, nie? Tam robili podobnie, nie? Rzucali się tam, no już nie chcę przytaczać, bo może coś pomylę, nie? Czy tam do rekinów, czy... No, bardzo podobna sprawa, nie? I granie ze śmiercią, nie? Wiesz, on tak naprawdę... Knoxville kiedyś wszedł i na małej przestrzeni, takiej jak my tutaj stoimy, tu były jakieś ciuchy, walczył z Butterbeanem w boksie. No to... Został ciężko znokautowany. No i wiesz, no to może się na tym inspirował, nie? Więc, bo tak naprawdę wymiany przy stoliku z Labrygą, no kurde, ja też... jest dla niego śmiertelnym zagrożeniem, nie? To nie jest, wiesz... To nie jest zwykłe zagrożenie, naprawdę śmiertelne, przecież kurwa, kto jak to, ale no to jest kawał kurwa konia, to jakbyś zaczepiał, wiesz, stał za koniem i mordą pod kowę, nie? Mnie też zapytano o zdanie a propos formuły tej walki, jak już ją podpisano i powiem ci szczerze, że ja od razu powiedziałem, że to jest najgorsze, co mogli zrobić Nathanowi, wymyślić taką formułę. Znaczy, bo w ringu jest w stanie uciekać, nie? A tu, wiesz... Tu ten się zaprze, będzie buła, no. Buła... Nie chodzi mi o ciebie. Będzie buła, buła... Kurwa, no daj trochę atencji, nie? I to się może skończyć tragicznie. Tak, znaczy gorzej to by było chyba jakby na te liście jeszcze wyszli, nie? Znaczy, na szczęście ręka przywiązana, więc ochrona będzie w stanie go złapać za drugą rękę, jakby ten się rozpędzi. Znaczy, no, a z kolei ten nie jest w stanie uciec, bo ma przywiązaną rękę, nie? Więc jak... postara się, wiesz, takim supermanem przeskoczyć przez ten stolik, to ma przynajmniej pół nieprzytomnego albo martwego gościa z drugiej strony, nie? Boję się o nogę, bo tutaj Labryga działa w emocjach i... Okej, ale to, że ma jedną operowaną, wybijając się od stolika, wybijając się na ręku i na jednej nodze, to nie jest duże wyzwanie. Myślisz, że będzie o tym myślał wtedy? Nie wiem, ale zaraz mu powiem. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dziękuję.